Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska. To są gorące pytania. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w Rosji, czyli bunt Prigozina. Teraz przechodzimy do tego, co ma się wydarzyć na szczycie NATO w Wilnie. Sytuacja na froncie, euroatlantycka perspektywa Ukrainy, zagrożenie ze strony grupy Wagnera. Te tematy rozmawiali prezydenci Polski, Ukrainy i Litwy. Spotkanie przywódców w Kijowie miało miejsce przy okazji obchodów tamtejszego Dnia Konstytucji. No, oczywiście Polska jest wraz z krajami bałtyckimi głównym adwokatem dołączenia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale niektórzy eksperci wskazują, że szanse na to, że tak się stanie w jakiejś przewidywalnej perspektywie są nikłe. W sojuszu nie ma w tej sprawie konsensusu, a USA nie są gotowe na objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa. Jakie na to przyniesie nam szczyty w Wilnie? O to zapytam mojego i państwa gościa, dr Witold Sokała, Fundacja PO.INT. Wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Znów jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się ponownie. No właśnie, Emmanuel Macron. Było to pewne zaskoczenie. Poparł dążenia państw bałtyckich i Polski, by wytyczyć mapę drogową akcesji Ukrainy, ale Niemcy są o wiele bardziej wstrzemięźliwe. Zaproszenia Zełenski na ten szczyt w Wilnie nie otrzymał. No o czym to świadczy? Czy rzeczywiście Polska tutaj jako główny adwokat Ukrainy no będzie usatysfakcjonowana na tym szczycie? Czy będziemy usatysfakcjonowani, to pewnie zbyt wcześnie, żeby przesądzać, bo wiele się może zdarzyć do rozpoczęcia tego szczytu, jeszcze ponad 10 dni przed nami. Natomiast ciekawa jest ta gra Emmanuela Macrona. Ona oczywiście nie jest do końca szczera, zresztą dalibóg to nie zarzut pod adresem francuskiego prezydenta, bo gra wszystkich prezydentów na tym szczeblu zazwyczaj całkiem szczera nie bywa. No nie za szczerość im płacą wyborcy, tylko za realizowanie długofalowych, strategicznych interesów, a czasem bardzo bieżących. Natomiast myślę, że dla Stanów Zjednoczonych, które są jednak tutaj w ramach sojuszu głównym rozgrywającym, i to też nie jest tajemnicą, rosnąca opozycja polityczna pomiędzy ważnymi europejskimi członkami NATO, czyli Francją a Niemcami, jest czymś, co na starej, dobrej zasadzie dziel i rządź będą mogły rozgrywać z pożytkiem dla nas. Bo interes Francji dzisiaj jest taki, żeby troszkę Niemcom nosa przytrzeć. Polityka wschodnia, do której Francuzi przecież nigdy nie mieli specjalnego sentymentu, a z naszego punktu widzenia, jak już się za nią brali, to się brali w sposób przeciwskuteczny. I to wszystko jedno, kto we Francji rządził, lewica, prawica, centrum, wszystko jedno. Tym razem jest dla Paryża jakimś tam narzędziem. Interesy, które dzielą Paryż i Berlin, są dzisiaj przede wszystkim o charakterze gospodarczym, ale też wiążą się z energetyką. No mamy z jednej strony Niemcy, które wykonały bardzo gwałtowny skręt antyatomowy, stawiając na zupełnie inne technologie, i mamy Francję, która montuje przecież ewidentnie sojusz takich proatomowych państw w Europie, szerzej to nawet niż w Unii, bo bardzo ściśle współpracuje tu na przykład z Brytyjczykami, co też może postronnych obserwatorów dziwić. Pewnie elementem tej rywalizacji o technologiczną przyszłość Europy, bo to trochę szersze pojęcie niż energetyka. Pewnie elementem tej rywalizacji jest też to, że Emmanuel Macron dzisiaj wyraźnie puszcza oko i wykonuje gesty pod adresem Europy Wschodniej, bardzo słusznie kalkulując, że tutaj może się spotkać ze zrozumieniem, a może przy okazji uszczknie i jakieś polityczne poparcie dla tej swojej głównej przeciwniemieckiej rozgrywki w ramach Unii Europejskiej. To jest też wyzwanie dla naszej dyplomacji. Warto umieć grać w takie gry i warto tę grę z Francuzami podjąć. Tak jak mówiłem, bez złudzeń co do ich właściwych intencji, z dobrym rozpoznaniem ich właściwych interesów, ale starać się tutaj wygrać, co się da dla nas i oczywiście dla Ukrainy, bo to jest tutaj bardzo tożsamy interes Warszawy i Kijowa. Bardzo dobrze, że prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski rozmawiają tutaj razem i budują te pomosty, bo to po latach, dziesięcioleciach, setkach lat trudnej wzajemnej historii, najeżonej tragediami, budowanie tych pomostów jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że to jest strategiczny interes wszystkich naszych narodów.
narodów, a tym, który przeciwdziała najbardziej porozumieniu ukraińsko-polsko-litewskiemu, jest z oczywistych względów Moskwa, bo każda zadra wbita między nas, każda sprzeczność między nami, każda awantura obiektywnie działa w interesie Moskwy. Więc tutaj też jest potrzebna bardzo subtelna polityka i sporo zrozumienia. Przekładając to, mamy też do czynienia z pewną ofensywą taką dyplomatyczną Berlina w pewnym sensie. To pomysł tej europejskiej tarczy, tak, przeciwrakietowej, który Berlin forsuje, jak się okazało, z technologią amerykańską i izraelską, co zresztą Francuzi się obrazili tradycyjnie. Więc no, tutaj my nie uczestniczymy w tym projekcie, trzymamy się jakoś tak z boku. No, ale Berlin tu podjął duże wysiłki, żeby jednak pozostać tym państwem dominującym. Brygada na Litwie jednak ma być, mimo doniesień niemieckich mediów, że jej nie ma i nie będzie. No tutaj jakby, czy tu nasze interesy są zgodne z niemieckimi? W pewnym stopniu nasz interes jest zgodny z niemieckim o tyle, że niezależnie od naszych emocji, naszych jakichś tam taktycznych rozgrywek, warto pamiętać, jak rozmawiamy na poziomie eksperckim, że ci Niemcy zawsze będą jakimś tam naszym partnerem i w strukturach integracyjnych europejskich, i przede wszystkim w NATO. I nie można się całkowicie od nich odgrodzić płotem, całkowicie ich zlekceważyć i z jakąś tam pogardą sobie na nich patrzeć, licząc na to, że my zajmiemy w polityce amerykańskiej ich miejsce, bo nie zajmiemy miejsca Niemców w amerykańskiej polityce europejskiej. W związku z czym z Niemcami też trzeba grać. Na takiej samej zasadzie jak ta, o której mówiłem z Francją, trzeba szukać jakiegoś obszaru wspólnych interesów, nawet wtedy, kiedy bardzo ważne inne interesy są z Berlinem przeciwne. Niemcy rywalizują tutaj w Europie Wschodniej i z Francuzami, wpychającymi się w tej chwili w roli dobrego wujka, i z Amerykanami, którzy są tutaj o parę długości do przodu, i z nami, którzy jesteśmy gospodarzami tego terenu. Stąd te inicjatywy, o których pani mówiła. No faktycznie z tą brygadą na Litwie to się Berlin wyrwał mocno do przodu, ale to był też taki akt desperacji. Pokazać choćby w przestrzeni medialnej, że my tutaj też mamy dobrą wolę, że też jesteśmy aktywni po miesiącach bardzo ciężkich strat politycznych, jakie Berlin poniósł w Europie Wschodniej, w Ukrainie w szczególności, ale w innych państwach też. Więc no, trzeba mówić, sprawdzam po prostu w tej sytuacji. Mówi, no okej, chcecie dać brygadę, super, bardzo się cieszymy, tylko powiedzcie dokładnie kiedy i które to czołgi z tych, które w tej chwili macie w serwisie, w dużej części będziecie mogli dyslokować na Litwę. To, że takie naciskanie na Niemców metodami politycznymi przysłuży się niewątpliwie wspólnemu bezpieczeństwu. Ale decydująca tutaj będzie rola jednak Stanów Zjednoczonych, i warto pamiętać, że to NATO jest świetną organizacją. Jest organizacją, której waga wzrasta w ostatnich miesiącach, a w ramach NATO wzrasta znaczenie tej wschodniej flanki, na czym nam szczególnie zależy. Ale bilateralne stosunki z innymi krajami też nie mogą być lekceważone. NATO natem, przepraszam za taki niegramatyczny kolokwializm, ale choćby w niedawnych komunikatach o tym, z kim się Amerykanie podzielili ewidentnie posiadaną wiedzą wywiadowczą o puczu Surowikina, powinno dawać nam do myślenia. No, podzielili się z Brytyjczykami, z innymi sojusznikami z NATO raczej nie. Ta współpraca amerykańsko-brytyjska z wielu różnych względów, których pewnie nie trzeba uzasadniać, jest zawsze głębsza niż w ramach NATO. Szczytem polskich możliwości, szczytem polskich interesów byłoby do tego, żeby do takiej pozycji bilateralnej móc się zbliżać. Nigdy nie będziemy znowu Wielką Brytanią, to powiedzmy sobie szczerze, i liczenie na taki scenariusz to jest narażanie się na pewne rozczarowanie ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, ale im bliżej, tym lepiej. No tylko znowu, żeby być szczególnym partnerem Stanów Zjednoczonych, to trzeba umieć prowadzić wobec nich podmiotową politykę, bo Amerykanie, jak każde mocarstwo, wyrastające zresztą z tradycji handlowej, a nie romantycznej w swojej polityce, szanują siłę i szanują asertywnych partnerów, którzy potrafią o swoje walczyć. Tu mamy w Polsce sporo do nadrobienia. I to nie jest zarzut pod adresem żadnej konkretnej ekipy, to jest zarzut pod adresem całej polskiej klasy politycznej przez ostatnie 30 lat, oby wnioski z tego były wyciągane. Natomiast budując tę swoją pozycję z Amerykanami i wciągając do tej współpracy Ukraińców, mamy szansę na zbudowanie faktycznie jakiegoś trwałego układu bezpieczeństwa. Nie będzie członkostwa, nie będzie propozycji pełnego członkostwa dla Ukrainy na szczycie w Wilnie, to oczywiste.
oczywiste, ale gdyby udało się, a są na to chyba jeszcze widoki, zrobić chociaż stałą Radę NATO-Ukraina z Ukrainą jako pełnoprawnym członkiem i gdyby udało się przeprowadzić to, co sekretarz generalny Jens Stoltenberg proponuje i nad czym bardzo mocno lobbuje, czyli dać Ukrainie zamiast członkostwa i zamiast jakichś pisanych na papierze hipotetycznych map drogowych, dać konkretne rzeczy dzisiaj, przede wszystkim dużo pomocy wojskowej, dużo pomocy gospodarczej. To jest pozytywny scenariusz i to są realistyczne oczekiwania, o które warto się starać, za które warto trzymać kciuki. No i chyba chodzi także o to na tym szczycie, żeby NATO dopasować do tego, co się dzieje, czyli wyciągnąć wnioski z tej wojny na Ukrainie. Jest wciąż mnóstwo państw, między innymi Niemcy, które nie wydają tych 2% PKB na zbrojenia. No Dania była wymieniana, jest ich cały szereg. Turcja nadal blokuje akcesję Szwecji. No i oczywiście cały przemysł zbrojeniowy europejski, który też okazał się niegotowy na to, na ten wysiłek, który musi teraz podjąć. Czy ten szczyt to zmieni? Znaczy, czy możemy się spodziewać, że będziemy mieli jeszcze mocniejszą wschodnią flankę i że NATO wreszcie dociągnie do tego, co się dzieje w praktyce? Oczywiście znowu przestrzegam przed chciejstwem, czyli myśleniem takim, że na szczycie zostaną podjęte cudowne decyzje i od następnego dnia będzie super. Nie, bo to są długotrwałe procesy. Natomiast szczyt NATO może je przyspieszyć, może je ukierunkować i na to bardzo liczę. Praktycznie we wszystkich tych wątkach, które pani poruszyła, bo i w zakresie europejskiego przemysłu obronnego mamy ogromne deficyty. Liczono się z zupełnie innym charakterem wojen, wyzwań i zagrożeń. Od roku już te deficyty są likwidowane, pora je likwidować wcześniej, mieć więcej czołgów, haubic, rakiet, większe zapasy amunicji, bandaży, hełmów i tak dalej, na pełnoskalową lądową wojnę, bo ona okazuje się całkiem realnym scenariuszem, także w tych państwach, które zupełnie się z tym nie liczyły ostatnio. Jeśli chodzi o Szwecję, to oczywiście toczy się gra pomiędzy tak naprawdę Amerykanami a Turkami, a Szwecja jest jej zakładnikiem. Myślę, że siła przetargowa Ameryki jest taka, że prędzej czy później Szwecję na to zobaczymy. To, czy na szczycie w Wilnie uda się to zrobić, czy dopiero później, ma tak naprawdę znaczenie drugorzędne, symboliczne, bo Szwedzi już są interoperacyjni z NATO. Zdaniem wielu fachowców poziom tej interoperacyjności na takim poziomie militarnym, technicznym i tak dalej, plasowałby Szwecję jako członka sojuszu w ścisłym topie państw natowskich, a więc są lepsi pod tym względem niż wielu starych członków NATO. Przy tym dysponują naprawdę niebagatelnym potencjałem i wojskowym, i przemysłowym, i wywiadowczym, czego nie można absolutnie lekceważyć w dzisiejszych czasach. Więc czy będą formalnym członkiem, czy nie będą, to dzięki wielu narzędziom takiej bilateralnej też współpracy z Amerykanami, czy różnym formatom wielostronnym, tak naprawdę Szwedzi już i tak są z nami, i są po naszej stronie i są gotowi do działania. To jest dobra wiadomość. Natomiast te wszystkie pozostałe kwestie, czyli na przykład te mityczne 2%, ja mówię mityczne, bo to często jest używane w rozgrywkach politycznych, ale musimy pamiętać, że sztuka polega nie tylko na tym, żeby wydawać dużo, ale polega też na tym, żeby wydawać mądrze. Bo ja znam wiele krajów, które wydają 2% albo więcej, ale znaczną część tych pieniędzy marnotrawią. Jeśli chodzi o efektywność wydatków zbrojeniowych, jednak Amerykanie są tutaj niedoścignionym wzorem. I to, a nie tylko to, ta kwotowa przewaga nad innymi państwami na świecie decyduje o ich potędze militarnej, wyprzedzającej o wiele długości całą resztę. Więc tutaj warto wprowadzać mechanizmy proefektywnościowe. To oznacza wydawanie pieniędzy z sensem, nie marnowanie budżetów zbrojeniowych na jakieś rzeczy często związane w wielu państwach z polityką wewnętrzną, z polityką partyjną i tak dalej. Warto też konsolidować przemysły zbrojeniowe, dokonywać wspólnych zakupów, zwłaszcza zawsze jest wtedy taniej, ujednolicać sprzęt, amunicję, systemy łączności, etc. Długa lista, dosyć oczywista dla fachowców, ale mój apel taki, pamiętajmy, że to nie tylko o same kwoty chodzi, znacznie bardziej o efektywność ich wydawania w elastycznym dopasowaniu tego kierunku do bieżących, identyfikowanych na bieżąco wyzwań i zagrożeń. I nad tym też szczyt się pewnie pochyli. I tutaj też spodziewam się wielu pozytywnych decyzji. No i oczywiście nad kwestią tego, czy no, Prigorzyn jest rzekomo na Białorusi, ale to też nie jest potwierdzone, no, że co z tej strony też mogą nadejść jakieś kolejne próby destabilizacji i zagrożenia. Tak, przy czym tutaj też troszkę zimnej krwi jest nam bardzo potrzebne, bo mamy falę paniki w mediach społecznościowych podsycaną
celowo moim zdaniem przez wielu polityków, podsycaną też przez samych Rosjan, na tej zasadzie, że uważajcie, podrzucamy wam Prigożyna i się go bójcie. No faktycznie, podrzucają nam Prigożyna, ale po pierwsze, tak jak pani powiedziała w naszej poprzedniej rozmowie, wcale jeszcze nie wiemy, czy on będzie graczem w rękach Putina, czy raczej celem dla Putina. Na razie jest owszem straszakiem. Po drugie, nie wiadomo, ilu tych najemników z nim pojedzie. Na razie mamy potwierdzenie przez Kijów, że znaczna ich część trafia z powrotem na front ukraiński. Jakaś ich część pojedzie prawdopodobnie na rosyjskie misje do Republiki Środkowoafrykańskiej, do Mali, do Syrii, bo tam, i to charakterystyczne, już w poniedziałek rano Siergiej Ławrow, jako jeden z pierwszych rosyjskich liderów, zabierając głos, uspokoił tych blisko wschodnich i afrykańskich partnerów Rosji, że te interesy i to zaangażowanie Moskwy nie będzie słabło. Więc ci, którzy się nadają do walki z Wagnerowców, ci, którzy dają elementarne poczucie, że będą wykonywać rozkazy, to pojadą tam przede wszystkim. Na razie mówi się dużo o tych wielotysięcznych obozach na Białorusi, do których mają zostać dyslokowani, ale to też są na razie tylko słowa. Więc ja tutaj proponuję spokojnie poczekać, zobaczyć, co się będzie działo. A czy oczywiście narzędzia do obrony na wypadek złych scenariuszy warto sobie też zawsze wyglądać. To jest dobre słowo na zakończenie, żebyśmy nie panikowali, jednak zachowali spokój. Doktor Witold Sokoła, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A państwa zachęcam do pozostania z nami. Za chwilkę pochylimy się właśnie nad tym, czy Niemcy chcą nam zmienić rząd w Polsce i czy w ogóle mamy do czynienia z pewną antypolską ofensywą ze strony Berlina. Zapraszam.